pograliśmy całkiem nieźle, uważam. Wynik korzystny dla nas, przeciwnik wymagający. Fajnie, że przyjechali, że chcieli zagrać tutaj, zmierzyć się z jedną z lepszych drużyn w Polsce, także Murawa przygotowana na pewno bardzo fajnie i to jest miły zawsze przerywnik w okresie przygotowawczym. No, każdy zawodnik chce grać przede wszystkim na boisku. No, ja występuję na takiej pozycji, gdzie potrzebna jest regularność. Trener do tej pory stawiał na innych zawodników w większości, także no, czekam jeszcze na swoją szansę. Został rok kontraktu, ja na pewno zrobię wszystko, żeby w tym czasie Śląskowi ile się da pomóc, a decyzję i tak na koniec podejmuje trener, także ja na pewno jestem zawsze gotowy. Tak naprawdę to wyniki są dla trenerów. My się z nimi tak na co dzień nie zaznajamiamy, bo nie ma takiej potrzeby. My po prostu robimy swoje i z tego co wiemy, to cały czas idziemy w dobrym kierunku. I to zresztą myślę widać i po naszych meczach i po formie każdego indywidualnie zawodnika. Także uważam, że praca, którą wykonujemy, to jest naprawdę bardzo dobra i kibicom dostarczymy na pewno jeszcze wiele radości, tak jak w poprzednim sezonie.